No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony UDI i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z Call of Duty Modern Warfare. No i oczywiście zaczynamy tutaj, gdzie ostatnio zrobiłem mojego faila, liczę, że dzisiaj już tego nie powtórzymy. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji, a... Co? Aha, dobra, za długo gadałem. Cudownie, dobrze, że przynajmniej tym razem jakimś cudem tu się zrobił save. Okej, dobra, to jest dziwne, że wtedy go nie miałem, teraz tu jest, no ale... Wchodzimy do środka, bądź w gotowości. Trzeba się po prostu... Czekaj. O, powoli otwórz drzwi, aha! Więc to jest tak, że ja muszę powolutku otwierać. O, dobra, uda się, cudownie. Dobra, spokojnie. Weź bydlaka żywcem, Alex! Nie strzelaj, tylko powal go na ziemię. Powalić go na ziemię. No, skoro tak mówisz... Dobrze! Pięknie, wyszło, słuchajcie, perfekcyjnie. Już dobrze, brachu. Jesteście bezpieczni. W porządku, Alex? Jasne, Griks. Omarze Sulaiman, zostałeś aresztowany przez połączone siły specjalne. Rób co każe, albo zginiesz. O tak! Do wszystkich ogarów! Odbiliśmy Marines! Złapaliśmy wilka! Przerzućmy go do ambasady! Perfekcyjnie. Co, skandują, żeby go uwolnić? Pewnie tak, pod ambasadą zapewne. Ci zapłacą własną krwią! 2-6, Echo czeka na was na drugim piętrze. Uważajcie, wejście główne jest czyste, ale okno szybko się zamyka. Przyjąłem. Lądujemy za 3 minuty. 2-6 bez odbioru. 3 minuty. Za 3 minuty. Moi ludzie będą już w środku. Zabiją was wszystkich. Chyba tak wydaje ci się. Chciałem wziąć cię żywcem, ale mogę jeszcze zmienić zdanie. Macie nie tego człowieka. Kłamiesz. Gadaj, co zrobiłeś. To nie my ukradliśmy gaz. A kto? Ktoś bardzo niebezpieczny. Gdzie jest gaz? Sam chciałbym wiedzieć. Rzeźnik jest na zewnątrz. Jeśli będą musieli, spalą to miasto. Ratuj się, córko. Dołącz do nas. Nie odzywaj się do niej. Hej, nie zapędzaj się. Nie jestem twoją córką, starcze. Ja przewodzę żołnierzom, ty szkolisz zabójców. Wszyscy tu jesteśmy zabójcami, prawda? Przebiją się. Musimy się zbierać, już! 3-1 do 2-6, padły strzały. Przenosimy więźnia. Będziemy was informować. Rozumiem, 3-1, brawo na miejscu. Zmieńcie pozycję, szykujcie się do ewakuacji. 30 sekund. Przyjąłem, 30 sekund. Zidentyfikowanych zmierza w kierunku głównej bramy. Są tam ludzie Al-Qatali. Dostali się na teren obiektu. Tak, dostać nas na dachu. Przyjąłem. Musimy szybko dotrzeć do oddziału Echo. Zaraz zrobi się tam bardzo gorąco. Oho, już jest. Z lekkiej broni. RPG! Okej. Dawaj. O kurde, chyba tylko my i Price przeżyliśmy to. Wow. Okej. Jesteś cały? Jestem cały. Echo 3-1, ewakuacja nieudana. Trafiliśmy na dach. Zrozumiano. Co robimy, kapitanie? W piwnicy jest schron. Idź, będziemy zaraz za tobą. Przyjąłem, idziemy. Dobra, idziemy. Mam jakąś inną broń? Nie, tylko krótko. No w sumie to jest bardziej nie wiem, policjant. Dobra, tak czy siak musimy coś zdobyć, ale nie wiem, czemu on zaczął, wiecie, z Price'em współpracować. Cywile, ser? Al-Qatala chce dorwać wilka. Tak jak my. Dobrze, że jesteście. Potrzebujemy jeszcze 5 minut. Jak mogę pomóc? Znajdź broń. Zabarykaduj drzwi. Jesteście ekipą ewakuacyjną! Nie twoją. Ty, otwórz te drzwi. Mocne słowa. Zamknij za nami. No Price to jednak jest człowiek, który, wiecie, mówi od razu, o co chodzi. O cholera, dobra. Dobra, nie wygląda to dobrze. Jest bezpieczny w stronie. Uwaga, na zewnątrz widziano... Masakra. Widzę go. Właśnie się przebijają. Potrzebujemy nowego punktu ewakuacyjnego i to szybko. No dobra, tego nie przestrzelam, tak czułem. Niedobrze, niedobrze. Jeśli dostaną się za szybę, znajdą wilka przed nami. Jasne? Rozumiem, trzeba ich powstrzymać, krótko mówiąc. Dobrze. Trzeba ich powstrzymać. Przodem? Przodem? Okej. Wszyscy do tyłu! Zależy nam tylko na wilku! Nikt więcej nie musi dziś ginąć! Kto ma kartę? Ja! Mogę to otworzyć? Pozwolisz mi użyć? Masakra. Chyba tego nie zrobi. Oddaj nam wilka! Litość jest dla słabych. To była błędna decyzja, masakra. Myślałem, że w ten sposób pomogę. Nie, tu się nie pomoże, słuchajcie, tu się nie pomoże, tu trzeba po prostu ich powstrzymać, niestety. Zależy nam tylko na wilku! Nikt więcej nie musi dziś ginąć! Kto ma kartę? Ja! Co powiesz teraz, kapitanie? Pozwolisz im użyć? Daj, lecimy! Masakra. Teraz się zacznie! Oddaj nam wilka! Dawaj. Litość jest dla słabych. Otwieraj to. Tu nie ma innego wyjścia. Chciałbym, żeby było inne wyjście. Dopadniemy go. Zaufaj mi. Mam taką nadzieję. Co z ewakuacją? Zabarykadowali budynek. Nie ma drogi ucieczki, kapitanie. Spokój i zostańcie na miejscu. O cholera. No to cudownie. A, odsuńcie się. Dobra, muszę podnieść broń. Muszę podnieść broń. Masakra, co tu się dzieje? Wiecie, nie chcę strzelać, bo są cywile, ale tu się nie da nie strzelać w takim momencie. To jest chore, dobra, to jest więcej niż chore. Dobra, ustawmy się, wiedząc, co się może tutaj... Co się tu może wydarzyć? Zmieńmy broń. Masakra, no nie podchodźcie! Nie, to jest chore, co tu się odwala, naprawdę. To jest po prostu chore. Dobra. Spokojnie, o! Gdzie oni są? Gdzie oni są? O kurde, dobra. Nie, to jest po prostu nie do pomyślenia, co tu się wyprawia. Dobra, spokój, spokój, spokój. Dobra, no, raniono mnie. Dobra, musimy chwilę przeczekać, bo niestety nie ma innej opcji. Liczę, że nikt tutaj nie podejdzie. Price będzie nas tam krył z drugiej strony. Dobra, spokojnie, spokojnie. Spokój uratować może, dobra, jest. Masakra. Terroryści wdarli się do kryjówki, kierują się w twoją stronę. Przyjąłem. Dawaj, Price. Okej. O. Nie, stój! Masakra, udało się, dobry strzał. Uratowałem zakładniczkę, ale... Czy na długo? To jest bardzo dobre pytanie. O, dobra, wycofaj się. Masakra, Price, a to słuchajcie, nikt tutaj nie zjedzie. Dobra, załatwiony. Kurde, te szyby wszystkie widzicie, są kuloodporne, ale to jest i dobre, i złe. Zależy od sytuacji, tak właściwie, zależy od sytuacji. Cholera, dobra, dawaj. Załatwiony. Dobra, przydałby się jakiś, znaczy granat, właśnie zastanawiam się, czy w sumie jest sens rzucania granatu, dobra, dawaj. U. Dobra, leży. A drugi? Ho, tak, dobra, idealnie. Zastanawiam się, czy nie zmienić sobie jednak broni. Nie, no, ale może nie na tą. Dobra, Price, dawaj. Uzi. Więcej Uzi. Czy ktoś z was jeszcze się rusza? Liczę, że nie. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Łatwo mówić, co nie? Łatwo mówić, by być spokojnym. Tu się nie da być spokojnym. Idź przodem. Piwnica, rozumiem, że jest tutaj. Tak jest, dobra. Otwórz te drzwi. Cholera. Dobra, obstawiajmy te drzwi, żeby wiecie, nagle nikt nie biegł. O cholera. Nie ma za co. To był, wiecie, to był refleks. Okej. Masakra, dobra, zmienię sobie na M4. O! Kurde, żyje. Naprawdę nie musiałeś umierać. Przyjąłem. Uwaga, mamy wrogów w pobliżu stronu. Nie ma tutaj nikogo? Raczej nie, ale już słyszę kolejnych. O! Dobra. Jezu, przez chwilę się zastanawiałem, czy strzelam do swoich, czy nie. W takich sytuacjach ciężko określić czasami, wiecie, ktoś biegnie i po prostu strzela do was. Dobra, spokojnie, mogę tutaj wejść. Dobra, zmienimy sobie. Niech wiedzą, że tu jesteśmy, sierżancie. No raczej. Dobra, skorzystajmy z interkomu. 3-1, jesteśmy. Fara, dalej walczysz w słusznej sprawie? Zawsze, kapitanie. Ambasador został w środku, ser jest uwięziony. Trzymaj go na linii, może pomóc nam w ucieczce. Dzięki za wsparcie, Hadir. Nie ma za co, ser. Omar Sulaiman. Znamy się? Spotkaliśmy się, gdy byłeś po naszej stronie. Wilk walczy o wolność? Wciąż walczę, bracie. Ludzie rzeźnika są coraz bliżej ambasadora. Przyjąłem. Kyle, zajmij się kamerami i poprowadź ambasadora do bezpiecznego miejsca. Potrzebujemy jego karty, żeby otworzyć drzwi na tyłach. Reszta idzie ze mną! Okej. Ambasadorze, słyszy mnie pan? O kurde, to będzie ciężkie. Chowaj się, Stacy! Ambasadorze? A więc to tyle, jeżeli chodzi o... Kurwa. Kapitanie, ambasador nie żyje, ale mogę przyprowadzić do pana jego asystentkę. Dobrze. Halo? Słychać mnie? Halo? Tu sierżant Kyle Garrick. Tu Stacy Davidson. Jeśli zrobisz dokładnie to, co powiem, będziesz bezpieczna. O kurde, dobra, skieruj Stacy w bezpieczne miejsce. Dobra, idź tutaj. Magnetyczną ambasadora i podejdź do drzwi. Dokładnie. No będzie ciężkie, słuchajcie, zadanie, ale liczę, że się udam. Okej. Szukaj kamer. Dobra. A, mogę sobie zmieniać widok. Ej, dobre. Dobra, mogę ją tam poprowadzić, ale muszę sprawdzić, czy... No właśnie, czy tutaj jest bezpiecznie. Teoretycznie. Idź w prawo, na końcu korytarza jest szafka. Nie powinien jej zauważyć tamten, przynajmniej chwilowo. To nie będzie wcale takie proste, szczególnie, że zobaczcie, tam są kolejni. Kolumna. Dobra, tam sobie stań, zmieniamy kamerę. Cholera, muszę jakoś ją przeprowadzić, ale... Nie mogę zmienić kamery na chwilę? Tam nie mogę jej poprowadzić, cholera, nie, to tamtędy nie da rady. Ktoś inny musi wiedzieć. To się nie uda. Dobra, to jest ten moment, słuchajcie. Dawaj, to jest twój moment. Nic się nie dzieje, nic nie mów. Wolałbym poczekać, bo nie wiem, czy się nie patrzą trochę. Dobra, powinno się udać, powinien jej nie zauważyć. Dobra, cudownie, udało się. O kurde, idzie kolejny. Oj. Idź tutaj. O kurde, w którą stronę pójdzie, dobra. Teraz tu. Powiedzcie, że jej nie zobaczył. Uff, ale fart. Dobra, mogę ją skierować, żeby wyszła sobie stąd? Bardzo bym chciał, ale... Dobra, idź dalej. Dobra, tu jest chyba już bezpiecznie, przynajmniej tak się wydaje. Dobra, podejdź tu. Zmieniamy kolejną kamerę. Dobra, tu jest jeden ranny, ale... Dobra, chodź tutaj. Tu chyba nikogo nie ma, przynajmniej... Tak to wygląda. Stacy, podnieś telefon! Nie rób nic. No nie. Do diabła, Stacy, zostaw go! Nie w tą stronę! O nie. Cholera, muszę zmienić kamerę. Teraz gdzie ona jest? Chcę do domu. Już niedługo, Stacy. Przecież to mi się nie uda, w życiu jej nie poprowadzę. Już poszedł. Cholera, zobaczy mnie drugi. Wejdź do tego boksu, teraz! Nie! Uff, dobra, nie zobaczył. Masakra, jest źle, słuchajcie, tyle mogę powiedzieć. Jest cholera bardzo źle, idź tędy. Ich jest za dużo po prostu. Do drugiego boksu. Dobra, przejdź tam. Cholera, nie, skręć. Dobrze, dziękuję. Gdzie mam teraz iść? Do kolejnego boksu, ruszaj. Szybko, tylko tak naprawdę sprawnie. Dobra, niech przejdzie tutaj. Zmieńmy kamerę. Strażnik pilnuje wyjścia. Musisz odwrócić jego uwagę. Co mam zrobić? Gdzie ona jest? A, tutaj jest, dobra. Podejdź tutaj. Dobra, cicho, będzie dobrze. Teraz ją włącz. W którą stronę pójdzie? Dobra, dawaj. Szybko! W ostatniej chwili. Uciekaj, dobra, udało się, słuchajcie, nie wierzę, że to się udało. Po prostu poprowadziłem ją perfekcyjnie. Wow. Dobra, już się przestraszyłem przez chwilę. Udało się, po prostu się udało. To było ciężkie. Do wszystkich stacji w tej sieci straciliśmy ambasadę. Marines przygotowują punkt zborny przy rezydencji ambasadora. Jesteśmy niedaleko. Przyjąłem, kapitanie. Moi Marines będą cię wyglądać. To są nasi, tak jest. Hadir! Pilnuj Sulejmana. Tak, kapitanie. Masakra, tu będzie ciężko stąd wyjść. A gdzie to? Nie opodal. Walejce po drugiej stronie ulicy. Dostańmy się tam. No dobra, Garryk, otwieraj. Dobra, dawaj kartę. Dziękuję, sierżancie, uratował mi pan życie. Dzięki tej karcie może wszyscy przeżyją. Też mam taką nadzieję, bo bez tego byłoby ciężko. Dobra. Spokojnie, spokojnie, damy sobie radę, jakoś wyjdziemy stąd. O, albo i nie. Dobra, przejdźmy sobie, o, dobrze. Idealnie ustawienie, dobra, leży kolejny, 3 zdjąłem i to tak naprawdę sprawnie to poszło. O. Cudownie, cudownie, tego mi co brakowało. Dobra, gdzie oni są? O! Musiał akurat jak na coś wybiec. Dobra, świetnie. Tu jeszcze jeden musi akurat być za tym. Załatwiłeś go? Dobra, załatwił, pięknie. Dobra, biegniemy. Leży, świetnie, lecim. Stąd mogę przejść? Dobra, alejka po drugiej stronie, rozumiem, że to ta alejka. Prawdopodobnie. Możecie ruszać dalej. Rozumiałem, idziemy do was. Dobra, nieważne, nikt nam nie otworzy, nikt nas nie wpuści. Nie jest bezpiecznie. Sakra, dzieciaki jeszcze jakieś małe. No tak, a dzięki. Cudownie, dobre dzieciaki, super, dalej, nakapujcie na nas, macie szczęście, że wam nie trafiłem w głowę. Masakra. Dobra, to nie jest, to jest zbyt łatwe, słuchajcie. Użyj karty magnetycznej i pomóż nam wejść. Już, lecę. Nie sądziłem, że wam się uda. Potrzebne nam miejsce do przetrzymania więźnia. Tak jest. W rezydencji znajduje się schron. Zamknij. O, i o to chodzi. Super. To musi wystarczyć. Zamknąć go i pilnować. Wrócimy po niego. Ucieknę stąd, ale jeszcze się spotkamy, bracie. Ja, jasne. Obserwator tu 06. Potrzebuje wsparcia z powietrza. Natychmiast. Odmawiam. 06. Nie zaryzykujemy kolejnej maszyny. Kate, załatw im coś. Będziemy walczyć przeciwko całemu miastu. Jedyny dron w zasięgu musi uzupełnić paliwo. Długo nie lata. Po prostu go przyślij. To będzie złe, słuchajcie. Dobra, potrzebuję jakiejś broni. Dołącz do Price'a. Okej, zrobię to, ale no nie powiem. Nie pogardziłbym jakąś inną bronią. Być może właśnie to jest dość skuteczne. A, czy jest tutaj coś jeszcze, co by się przydało? Dobra, nie będę kombinować. A mogę sobie zmienić tą broń na przykład na M4. Dobra, tak zrobimy. Chociaż nie ma tutaj dużo amunicji, to może się nadać. Dobra, dołączymy do nich i liczę na to, że jakoś obronimy tą rezydencję. Oby się udało. Macie mieć widok na cały sektor. Ojejku. Dobra, potrzebuję czegoś naprawdę... Naprawdę dobrego. Okej, czy jest tutaj jeszcze coś, co by się przydało? Może jakaś snajperka? Moździerz? Okej. Dobra, kawiarnia. Obserwuj kawiarnię. Przed nami. Sprawdź ją przez lunetę. Kawiarnia na 12. Grupa mężczyzn zdolnych do walki. Nie mają broni. Pilnuj ich. Okej. Mogę sobie ustabilizować w każdym momencie. Okej, dobra. Fara? To posłańcy. Patrzą w naszą stronę. Niedobrze. Pilnujcie ich. Tak jest. Pilnuję, ale okej. Wystraszyło. Patrz się w prawo. Kolejni dwaj. Dobra, idą. Znowu coś ich wystraszyło, co jest? Coś jest nie tak. Czegoś się boją, coś widzieli, ale... Mamy więcej niezidentyfikowanych na drugim końcu sektora. Sprawdzę to. O cholera, biegnie ich sporo. Dobra, dużo ich biegnie. Przyszli po nas. No raczej. Tu nikogo więcej nie ma, nie, ale... Zbliżają się do nas. Mogę ich zestrzelić? Kurwa, zgubiłem ich. No, niestety. Alex! U mnie cicho. Oho. Gdzieś weszli tam. Środek sektora na 11. Gdzie? Gdzie ty widzisz? Zachować zimną krew. Masakra, wiatr zobaczył, serio? Obserwują nas, kapitanie. Ja rozumiem, zobaczyć cień, ale wiatr? Tak jest. Cholera, tu ktoś zaraz... O! Celują w światła! Możemy o cholera. Nikogo. Nic nie widać. Obserwujcie trawy. Wystrzel flarę. Kiedy zrobi się jasno, zdejmiemy ich. No, zaraz pewnie się okaże, że jest ich tutaj mnóstwo. Załatw światło, Kyle. Cholera, gówno widać. Dobra. Jak mam załatwić światło? Przejrzyj cele. Oświetl sektor, dobra, ale... A, dobra, flarę z tego. A, bo to nie musisz, to tylko jakaś... Flara? Dobra, no niech będzie. Flara się przyda, ale boję się, co się stanie, jak się rozświetli. Uhuhu. Naprzód, naprzód! Dobra, zdjęty. Ten nie zdjęty. Dobra, stabilizuj, stabilizuj. Mogę sobie oprzeć tą broń? Nie powiem, nie pogardzę, jak sobie oprę. Dobra, oprzyj. A jest ich tutaj za dużo, zdecydowanie za dużo. Dobra, oho, no i znowu zgasłem. Dobra, muszę kolejną flarę odpalić. No raczej, no widzicie, mądrze mówię, mówią to co ja dokładnie. Dobra, pewnie się okaże, że są wszyscy bliżej nagle. Dobra, idą. Dobrze, zdjąć tym ilu można. Dobra, w sumie mogę iść tam dość wolniej i strzelam, ale nie, dobra. Szybko strzelność jest niezła. Nawet dwóch chyba naraz padło. Dobra, widzę cię, nie wiesz, że nie. Dobra, leży. Ten wstaje. A tutaj, o! I cwaniaczek. Dobra, przeładuj, szybko. Dobra, oni mnie za dobrze nie widzą. Okej, potrzebuję kolejnej flary. Szybko. Niech ktoś rzuci flarę. No raczej, ja tu jestem. Jeszcze dwie flary nam zostały. No to nie jest dużo. Ale ilu załatwimy, to już będzie... O cholera, są z każdą chwilą coraz bliżej. Dobra, widzę. Tylko, że oni teraz też mnie dobrze widzą, to jest ten problem. Dobra, gdzie? O cholera, dobra, jeszcze auta. Świetnie, no po prostu już są pod nami wręcz. Dobra, zdejmij tego. Dobra, i kierowca najlepiej. Dobra, kierowca chyba nie żyje. Nie, żyje, bo wyszedł. Z tej snajperki wcale się tak, wiecie, cudownie nie strzelam. Wbrew pozorom. Dobra, wiecie co? Ja to im też podrzucę, proszę bardzo, macie tutaj parę kinder niespodzianek, będzie dobrze. No, oho, super. Dobra, zmiana broni. Dawać jeszcze jedną flarę potrzebujemy. Ostatnie już niestety, to dużo się nie pobawię tym. A szkoda. Dobra, pokażę, gdzie oni są. Tu jest w miarę... Nie no, dobra, są jeszcze, ale nie tak źle w sumie. Cholera, fatalna salwa z mojej strony. Gdzie 30... O! Dobra, rzucił coś. Liczę, że nie dostanę jednak za mocno. Spokojnie. Gdzie nadchodzą? Mam za mało amunicji, żeby, wiecie, tak sobie strzelać gdzie chcę. Dobra, potrzebuję zmiany. Dobra, zmień na tą. Dobra, mamy jeszcze snajperkę. Tego już nie wystrzelę niestety. Oświetl sektor. No problem w tym, że już się nie da. No nie da się chyba. Chyba nie. Da się? Nie da się? Nie, no chyba była informacja, że już koniec. Nic nie widzi, to jest najgorsze po prostu w tym wszystkim. Gdzie na wschodzie? Dobra, na wschodzie tutaj? Ej, naprawdę nic nie widać, to jest masakra jakaś. Nic nie widzę, kompletnie nic. Nie mamy już flar, chyba że idzie je gdzieś podnieść jeszcze na przykład skądś. No nie wiem, no byłoby fajnie. W ogóle no nie powiem, bo nie pogardzi. Cholera, zaraz nas zajdą od tyłu zając życie. Dobra, naprawdę nie ma więcej amunicji, liczę na to, że jakoś lepiej się tutaj przygotowaliśmy. Dobra. Widzicie ich? Chciałbym widzieć cokolwiek, naprawdę, nie pogardziłbym. Problem w tym, że teraz już na pewno to nie odpalę. Cholera, gdzie oni są? Nie, to jest po prostu, wiecie, na zasadzie muszę ich załatwić, ale... Co z tego, jak nic nie widzę, kompletnie nic. Najlepiej bym zszedł za murek i... Dobra, chyba dobrze poszło. To nie koniec, przyjdzie ich więcej. No raczej. Jak stoicie z amunicją? Fatalnie. Niewiele mi zostało. Połowa poszła. Zaraz mi się skończy. No, wszyscy mają to samo. Nie zmarnuj żadnego naboju. O. Łatwo mówić. Dobra, co jest? Oho. Ciężarówki na końcu sektora. Na 10. Zrozumiano. O, cholera. Dobra, dużo wszystkich, świetnie. Nie, dobra, zmieniaj. Przeładujmy sobie. Przeładujmy i się przyszykujmy, bo tutaj naprawdę... Myślę, że zaraz dojdzie do takiej fali wrogów, że już jej nie odeprzemy niestety. Co? Wow, dobra. Tego się właśnie domyślałem. Masakra, cudownie, no. Dobra, dostał? A gdzie tam? Aż takiego... O, cholera. Spadłem, wycofaj się. Dobra, gdzie oni poszli? Tam, broń bazy. Cudownie, uwielbiam takie teksty. Broń bazy, no tak, bo na pewno dam radę. Ej, tu w ogóle nie ma amunicji. Kompletnie nic, oni tu wejdą zaraz. Wow. Dobra, rzucę im cokolwiek. Choćby błyskowy miał wlecieć, czy dymny. Niech leci. Masakra, nic nie widać. Dobra, zeszliście? Czy wy zeszliście w ogóle? To jest dobre pytanie. O cholera, o cholera. Dobra, tu są nasi. Stąd będzie chyba rzeczywiście lepiej bronić. Jeszcze nie jestem tego do końca przekonany. O, masakra. Dobra, słuchajcie, ich siła ognia w tym momencie jest zatrważająca w porównaniu do naszej. O tym mówiłem właśnie. O tym mówiłem. Masakra. Dobra, tu się nie da bronić. Po prostu to jest problem. Zaraz, ja jestem tutaj. Czemu jestem tutaj ponownie? Dobra, nie. Tutaj trzeba, słuchajcie, zachować sobie tą snajperkę i po prostu z niej próbować chociażby. Wciąż wypróbować. Dobra, to jest sposób. Będę ich po prostu trzymać w tej bramie, co nie? Oni będą chcieli przejść przez tą bramę. A ja muszę ich powstrzymać. I tyle. Co by się nie działo. Dobra, dobra, okej. Znalazłem sobie dobrą pozycję zdecydowanie. Dobra, przeładuj tylko na szybką. Z tamtej strony chyba też przechodzą. Ale spokojnie, ja tutaj po prostu stoję. W tym jednym... A tu ich... Oho! Tak czułem, że tutaj też będą. Świetnie. O, no właśnie. O kurde! Dobra, dobra, mam po prostu przewalony. Zmieniaj broń. A przynajmniej nagle się tutaj pojawiła amunicja, nie wiem skąd. Czy oni są na górze? Nie, to nasi. What? Wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się. Dobra, teraz będą tutaj, wiecie, serio. Będą próbowali się tak dostać. Dobra, rzuć tutaj cokolwiek. Dobra, mamy zwykłe granaty. Nie, nie mam zwykłych granatów. Najgorzej. Spokojnie, spokojnie. Stoję w bezpiecznym miejscu, nic mi nie grozi. Dobra, dobij tego, który leży. Dobra, gdzieś tam są. Dobra, dostał i to dużo. Ale co z tego, tu choćby nie wiem ile wpakało, to nie wiecie. Wydaje się, że na miejsce jednego przychodzi dwóch co najmniej. Tam nasi dobrze są, dobrze jesteśmy ustawieni ogólnie. Może rzeczywiście lepiej byłoby stać na górze i stąd próbować osłaniać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że niepotrzebnie niestety schodziłem tak naprawdę. Brak ruchu w sektorze. Siedźcie. Idźcie do północnego budynku i uzupełnijcie zapasy. Mój oddział będzie was osłaniać. Przyjąłem. Okej, ma to sens. Wejdźmy do środka po zapasy, sierżancie. Dawaj, Price, dawaj, dawaj, dawaj. A zapasy się przydają i to bardzo. Dzięki, Bogu. Nie wychylaj się i nie opuszczaj budynku. Bierz zapasy i wracaj, sierżancie. Przyjąłem. Dobra, nie wiem czy sobie nie zmieni czasami tej snajperki, może się coś przydać bardziej od niej. Dobra, jakieś granaty. Nie ma tu granatów naprawdę? Nic? Zero? Przynajmniej nie widzę. A dobra, są! A czy... A nie, to wskaźnik, okej. Dobra, może być. Mamy drona na naszej pozycji. Musisz oznaczyć cel. O tak, z dronem to z chęcią się pobawię. Odmawiam. Bronimy tej pozycji. Musimy przeżyć i walczyć dalej. Dać za wygraną? Jeśli trzeba. Masakra, nie trzeba. Okej, dobra. Na dach. Tu są schody w ogóle? Czekamy na was, tak. Na pewno nie tutaj. No raczej, ale którędy tam wyjdziemy najszybciej? A, drabinką po prostu, dobra, okej, ja kombinuję jak widzi. Dobra, słuchajcie, oznaczymy... A, oznaczymy laserem. Ale... Co? Masakra, dobre! No, szczerze mówiąc, to czegoś takiego się kompletnie nie spodziewałem, ale podoba mi się strasznie. Dobra, tam już był. Dobra, jest kolejny. Ej, dobra sprawa ten wskaźnik. Powiem, że nie. Dobra, jest kolejny, super. Dobra, gdzie są kolejni? O! Jak to przeładować drona? A, dobra, trzeba czekać, okej. Pięknie. Dobrze idzie. Gdzie kolejni? Żeby nie marnować, słuchajcie, tych strzałów z dronem. Idealny, naprawdę, to jest broń masowego rażenia. No nie na długo, właśnie też się nad tym zastanawiam. Tak ze wschodu. Ktoś nadciąga? Jest cicho. Znowu. Cel oznaczony, można strzelać. Kurde, chyba go nie załatwili go. Traf go w końcu! Strzelam! Dobra, no nie dostał. Dobra, z wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że to nie byli cywile. 06 do Jaguara 4-1. Ze wschodu zbliżają się do was pojazdy i piechota wroga. Odbiór! Zrozumiałem. Świetnie, świetnie. Dobra, to trzeba, słuchajcie, z wyprzedzeniem próbować w sumie. Dobra, dostali. Chyba tak. Świetnie, to z tego jak już kolejni. Szybko! Kurde, nie wyszło nic. Dobra, znowu z wyprzedzeniem. Okej. Jakoś się udaje. Dobra. Czy to kolejni? Okej, mamy gości. Celuj. Ooo, dobrze. Dawaj. Będę korzystać z tej zabawki tak długo jak tylko mogę. Dobra, jakieś wozy słyszałem, jeżeli... No super, no i oczywiście przeładowanie standardowo, jakoś mnie to nie dziwi. Brawo, Jaguar gotowy do akcji. Oczekuję na cele. Super. Super, że oczekujesz na cele. Żebym ja jeszcze te cele widział, to będzie super. Oho. Dobra, dawaj go. Pocisk trafił w cel. A z drugiej strony coś jest? Okej. Tutaj nadciągają. I to nie mało. Dobra, spokojnie. Kolejnych, szukaj kolejnych. Gdzie cholera, południowy wschód? Skąd strzelają? Dobra, tu są jeszcze kolejni. Dobra, się tam jeszcze podaruj parę bombek, super. Kurde, możecie go zastrzelić normalnie, czy ja muszę taką bronę załatwiać? Dobra. O nie! No i się cholera skurzyłem. Kolejne pojazdy. Cudownie. Dobra. Szybko. Rozwal ich. Idealnie. Chyba pozdrowienia z się stworzył. Tak. Dobra, gdzieś tutaj, słuchajcie. Gdzieś tu celujemy. Oni tam są. Słychać. To dokładnie. Dobra. Czy jeszcze ktoś tutaj z tej strony? O, tu jest! Dobra, po trachach tylko porządnie, dobra. Tutaj nawet ich, słuchajcie, kawałki nie zostaną. Ucieka, żebym widział jeszcze. Nie, on żyje, no nie wierzę aż. To weźcie go załatwcie, idę. No, dziękuję. 06, Jaguar 4-1 osiągnął limit paliwa. Aha. Cudownie. Dobra, i tak przydało się wsparcie, więc nie narzekajmy po prostu. Skupcie się. Widziałem laser. Cholera, widziałem laser. Dobra, widzę go. No, zgiń! No. Jeżeli to ten snajper mnie zabił, to jest to po prostu cholernie niemożliwe. Dostał nie wiem ile kulek w tamtą stronę. Ale dobra, być może jest inny snajper, no i teraz wiecie. Teraz zaczynam żałować. Opuszczamy teren działań. Czy ja nie mam czasami jeszcze gdzieś tej snajperki? Kurde, przydałaby się strasznie. Skończyło im się paliwo, zostaliśmy sami. Skupcie się. Dobra. Okej, dostał. Teraz to nie ma szans, żeby przeżył. Dobra, tylko gdzie snajper? Musimy znaleźć kolejnego. Oho. Dobra, leży. Ty też leżysz, rozumiem. Dobra, teraz mamy pewność przynajmniej. Broń bazy, to są, wiecie, proste zadania, które tylko... Nie mam czystego strzału! Gdzie czysty strzał? Ja pójdę, ale nie sam! Garrick, idź rozwalcie obsługę moździerza i ruszcie w dupę! Wow! Oczyść dom z moździerzem! Chciałbym, a nie mogę użyć tutaj z tego nie da się użyć jako prawdziwego moździerza, szkoda. Dobra, powinienem tam iść raczej. Dobra, nie czekajmy, słuchajcie, nie czekajmy. Stojąc tutaj nic nie ugramy. Lecimy! Dobra, już ich widzę. Gdzie... Wow! Dobra, nie wiem, czy przez to dam radę strzelić, ale... Powoli. Dobra. Wow! Szybko, schowaj się! Serio? Ja rozumiem, że można zginąć, ale... Wszyscy wychylają się, a tylko we mnie strzelają, przecież to jest niemożliwe. Dobra, spokojnie, zrobimy to. Dobra, to jest moja myśl, słuchajcie, stać tutaj i po prostu bronić się z tej pozycji. Za dużo nie wychodzić. Gdzie po lewej? Dobra, dobra, chyba gdzieś tam w budynku. Dobra, jeden z głowy. I naprawdę się nie spieszmy, powoli to wykonajemy. To jest dobre miejsce, tak mi się przynajmniej wydaje. Taką mam ochronną osłonę z tych aut przy okazji, z innych stron. Tak, ale oni jak na to też nie chcą się akurat pokazać. Dobra, przeładuj chociaż. Dobra, stąd zobaczę więcej, czy... No, zobaczę więcej. No. Ej, to znowu chwilę. Oni gdzieś z budynku muszą strzelać do mnie. Przecież to nie ma innej opcji, żebym obrywał. Mimo całkiem dobrej pozycji. Że ich kompletnie nie widać. Masakra. Dobra. Dostał? Dostał. O! Dobra, już was widzę, już was widzę. Szybkie przeładowanie. Świetnie. Oho. Mamy go. Dobra, rzućmy gdzieś tam. A nie, no oczywiście nie mam granatu, jak zwykle. Czemu mnie to nie dziwi? Ciągle taki granat nie mamy. Dobra, skok. O! Okej, 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 okej. Jest źle. Czy wy tutaj w ogóle coś robicie? Chłopaki, nie obraziłbym się, gdybyście byli troszkę bardziej mobilni i strzelali do nas, się wychylają na nas. Ała. Spokojnie, spokojnie. Ale oni są chyba tutaj... Dobra, tutaj nie ma nikogo. Uuu! Świetnie, po prostu świetnie. Ile mamy tam przejść? Oczyścić dom z moździerzem. To naprawdę nie jest, słuchajcie, łatwe zadaniem. Ale okej, wydaje się, że teraz... Jest względnie spokojnie. To jest ten dom, tak? Aha, ognia, dobra, nie, nie, oni strzelają z tamtego budynku jednak. Granaty błyskowe przydają się. Idealnie. Prosto w dynię dostał, świetnie. Dobra, tu jest czysto, tu jest czysto. Tylko jak ja tam przejdę? Okej, już chyba wiem. Podsadź mnie pod ścianę, otworzę od środka. Standardowo. To, że są zamknięte, to jakoś mnie przestały dziwić już kompletnie. Dobra, podsadź go. Hadir, tylko trzymaj się tam, nie gin, proszę cię. Bo twoja siostra nam nie wybaczy, jak zginiesz. Co? Uff. 06, jesteśmy w budynku. Sprawdzimy go. Masakra, posuń się. Zachowaj ostrożność. No, ciebie nie trafiłem przecież. Chłopie, o co ci chodzi, o co ci chodzi? Dobra, załatwiony, super. Powoli, powoli. O! Co tak jest? Co? Dobra, to, że przeżyłem, to jest jakiś niesamowity po prostu w tym momencie. Dobra, spokój, spokój. Tu się po prostu od nich czai. Z każdej strony ktoś. O! O! Dobra, dobra, wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się. Żyjemy. A to jest chyba tutaj najważniejsze. Dobra, tutaj już nikogo więcej nie będzie, tak jest. Dobra, idziemy. O, tak czułem. Jezu, z każdej strony do mnie strzelał, już chyba możliwej. Dobra, mamy cię. To jest ten, który... A, bo tu dwóch było, ej. Wow. Tu brawo 2-6, moździerze zdjęte. Budynek czysty. Zawał, dobra, jest spokój w końcu. Dobra, zbiórka w bazie, okej. Nie protestuję, chodźmy tam jak najszybciej. Ja naprawdę chcę z tego piekła uciec. Bo tego inaczej się nie da nazwać, słuchajcie. Z każdej jednej strony nas strzelają. Dobra, Hadir jest tutaj, świetnie. To rozumiem, że nie nasi. No raczej nie, dobra. A, nie ma co mi podrzucić niestety. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. No to świetnie. Oha! Jeszcze w ogień wpadł, no to lepiej być nie mogło. Cholera, biegają kolejni. Dobra, muszę załatwić tych, którzy zostali z tyłu. A dopiero potem... A, dobra, albo to nie jest dobry pomysł. No, raczej. Dobra, tych drzwi nie otworzy. Dawaj na tyły, dawaj na tyły. Dobra, to nasi, to nasi. Leży. Kurde, boję się, że oni już dotarli do wilka niestety. Dobra, leżysz, pięknie. Zmieńmy sobie szybko broń. Wow. Okej, okej, okej. Osłaniaj mi sam. Chcę podejść tego, który tutaj się skrył. Dobra, jest. Dobra, do rezydencji, ale... Niby tylko 30 metrów. To jest właśnie ten moment, jest tylko czy aż. Dobra, przeładuj, przeładuj. Dobra, chyba tam ktoś jest, czy... Nie, dobra, czy jest, tylko... No naprawdę? Ja wiem, że nam się spieszy, ja wiem, że to jest konieczne, nie możemy pozwolić do jego uwolnienia, ale... Uuu, to naprawdę nie jest proste, dobra, super, najlepsze proszę nam w ogóle amunicji. Ani w jednej, ani w drugiej broń, dobra, musimy zmienić, musimy zmienić! Coś zmieniłem, ale chyba nie nabyłam. Dobra, dobra, zmienimy. Uwaga, powiedzcie, że oni mnie nie widzą, po prostu powiedzcie, że oni mnie nie widzą. To dajcie mi jakąś broń. Dobra, mamy Uzi, ale bardziej mnie... A! Bardziej mnie Akasz się ucieszył. Dobra, tam jest jeden na górze. Tylko oczywiście trafić go nie mogę. Cudownie. Dobra, schowajmy się po prostu za tym autem chwilę. Powinno być troszkę bezpiecznie. Mam jeden granat jak coś. Dobra, załatwiony. O, jeszcze jeden. Padł czy nie? Ciężko powiedzieć tak właściwie. Dobra, tutaj gdzieś widzicie, próbuję się wychylać, próbuję kombinować. O nie. Cholera, dobra, to, że żyję, to jest jakiś niesamowity cud w tym momencie. Poczekajmy, poczekajcie, poczekajcie, naprawdę, nie ma sensu się spieszyć. Aha, tak, nie ma sensu się spieszyć, zaraz mnie granatami obrzucą i tyle będzie sensu. Mogę rzucić tam granacik? O, i nie trafiłem. Cudownie. Odbił się w zły sposób. Najlepiej. Kogoś tam słyszę, ale dobra, wilk powinien... Dobrze, udało się. Stacy żyje. Pytanie, czy on tutaj dalej jest. Zbij się za ciebie, pomóż mi! Zniknął. Wywalili ścianę. Boż w mordy. Masakra. Mają go, kapitanie. Znajdziemy go. Hadir, zabierz swój oddział na skrzyżowanie. Weźcie ze sobą wszystko. Tak, siostro. Jaki masz plan, Fara? Wilk jest z rzeźnikiem. Ukryją się wśród terrorystów w mieście. Bravo będzie przeszukiwać dom po domu. Moi ludzie wam pomogą. Jeśli spróbują uciec w stronę gór, będą musieli ruszyć drogą Tarik al-Mut, zwą ją autostradą śmierci. Rosjanie zbombardowali ją podczas inwazji, zabijając uciekających ludzi. Na rozdrożu znajduje się wioska. Wysłałam Hadira i jego ludzi, by przygotowali tam zasadzkę. Alex i ja dołączymy do nich i zajmiemy pozycje strzeleckie nad drogą. Będziemy czekać na wilka. Ten plan ma sens, jak najbardziej. Autostrada jest pod nami. Hadir ma posiłki czekające na wilka w zasadzce. Jesteśmy tu dla Rosjan łatwym celem. Tak, mamy mało czasu. Ludzie Barkowa będą nas tropić. Stracił kontrolę, ale po nią wróci. Pewnie tak. Czekaj tutaj. Ruszajmy. Musimy odciąć. Okej, dzisiaj dużo się działo. Ja coś czuję, że w kolejnym odcinku, kiedy będziemy znów polować na wilka, będzie się działo jeszcze więcej. Rodziny rozbrzmiewał śmiech. Dobrze, słuchajcie. Autostrada śmierci. To jest kolejny tak naprawdę już materiał. Wtedy będzie się działo, zobaczycie co się wydarzy. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby nie zapomnieć o zostawieniu łapki w górę, jeżeli się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem, na razie. Hej!